Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają. Nas, którzy spotkali się w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam dzisiaj do udziału w studium lekcji Szkoły Sobotniej. Temat lekcji, tytuł lekcji: Bóg pragnący przebaczać. Chyba nie ma lepszej księgi proroczej, która to ilustruje, ponad księgę Jonasza proroka, więc studiować będziemy księgę Jonasza proroka. Moje imię to Władysław, ale razem ze mną są jeszcze dodatkowo trzy osoby. Leszek, Kasia i Andrzej. Z uwagi na to, że studiować będziemy Pismo Święte, jak zwykle pragniemy spotkać się z Bogiem w modlitwie. I Andrzeja poproszę, aby mówił. Najdroższy Boże, wołamy do Ciebie, abyś ulitował się nad nami, abyś dał, abyśmy my mogli przyjąć Ciebie, abyśmy mogli przebaczyć, ale i skorzystać z przebaczenia. Chcemy Cię prosić o szczególne błogosławieństwo dla tego rozważania, które będziemy mieli w tej chwili. Prosimy Cię o błogosławieństwo wszystkich tych, którzy słuchają tego słowa, ale jak również dla tych, do których pragniesz dotrzeć przez owo słowo. W drogim imieniu Jezusa o to proszę. Amen. 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 Dzisiejsze studium jest jak gdyby kontynuacją tematyczną tych zagadnień, które studiowaliśmy na podstawie proroctwa Amosa. Sięgacie pamięcią tak daleko? 2 tygodnie wstecz? Tydzień wstecz? Spróbujmy sobie odtworzyć niektóre z tamtych scen, które zostały zilustrowane przez proroka Amosa. I w stosunku do tamtych sytuacji Bóg miał jakieś przesłanie. Czy zauważyliście tam coś szczególnego, jeżeli chodzi o Boga w jego odniesieniu do mieszkańców tej ziemi? Uśmiechacie się, więc odgaduję bez słów, że została tam przedstawiona miłość, olbrzymia miłość Boga do całego świata, do wszystkich ludzi w ówczesnym czasie, co się przekłada na nasz obecny czas, a więc tak samo jest dzisiaj. Kto zamieszkiwał tamte tereny bliskowschodnie, gdy prorok Amos został wysłany do nich z proroctwem? Pamiętamy niektóre narody? Ja podpowiem. To jest w 1 i 2 rozdziale księgi Amosa. My studiujemy Biblię, a więc czujcie się zupełnie swobodnie i otwieramy razem Pismo Święte. Rozpocznijmy może od tego. Czy tam znajdujemy gdzieś ludzi sprawiedliwych? Wszędzie, gdzie Pan Bóg wysyła proroka, to chce wyciągnąć jakiś lud, wyłuszczyć. Czasem jest ich 10 w niektórych przypadkach, albo 5, ale są osoby, gdzie Pan Bóg chce ich wyrwać i dlatego wysyła proroka. Bardzo dyplomatycznie próbujesz odpowiedzieć na moje pytanie, ale mnie to nie satysfakcjonuje. Czy wśród tych narodów wyliczonych, a jest ich tam kilka, jest jakiś naród, który jest sprawiedliwy, któremu Bóg daje opinię: o, to jest ten naród, patrzcie na niego, uczcie się od niego i wtedy będziecie wiedzieli, jak znaleźć moje upodobanie. Czy w ogóle o człowieku można powiedzieć, że jest sprawiedliwym? Byłbym daleki od tego. Mhm. A więc nie ma ani jednego. Mhm. Prawda? Ale zauważamy inny może podział, jaki tam występuje
między tymi narodami grzesznymi? Myślę w tej chwili o świadomości tych ludzi i stosownie do tego ich zachowaniu. Leszku. No, nie wszystkie narody, które otaczały Izraela, wierzyły w Boga Jahwe i stosownie z tym postępowały, ale Bóg miał przeciwko niemu, że nawet jeżeli wierzą w innych bogów, to pewne rzeczy są i tak niewłaściwe, które robią, nawet w stosunku do tego, w co wierzą. I to samo tyczyło się też Izraelitów. Skoro wiecie więcej, to powinniście postępować i być przykładem dla tych właśnie ościennych narodów, a nie jesteście. Robicie dokładnie to, co oni. Choć wydaje się wam, że jesteście bardziej od nich święci. Gdy uważnie czytamy te pierwsze dwa rozdziały, to zauważamy, że Bóg wylicza te bardzo krwiożądne zachowania ościennych narodów, prawda? Izrael nie jest taki zaczepny w swoich zachowaniach. Izrael natomiast czym się charakteryzuje? Że on doskonale wie, co jest dobre. I on zachowuje się tak, jak gdyby był zgodny z tym Bożym prawem, Bożym zaleceniem, Bożymi wskazówkami, a pokątnie co robi? To samo, co te narody, tylko troszeczkę bardziej subtelnie. Zauważyliście, że tamte narody nie nakładają masek. Są takie, jakie są. Juda, Izrael ma tyle masek, ile potrzeba. I potrafią wszystko czymś tam usprawiedliwić. Nie prowadzili podbojów innych narodów, ale w gronie swoim, jak no, też byli rządni ziemi, pieniędzy i potrafili to po swojemu załatwiać. Nie? Czyli tamte narody Bóg jak gdyby traktuje jako narody, a Izraela on wyłuszcza jednostki w tych narodach, prawda? Ludzi, którzy żyją kosztem innych, ludzi, którzy oszukują innych, okłamują tych innych, a robią pobożne miny. I tych oszukiwanych. W tydzień temu, gdy studiowaliśmy tę lekcję na podstawie kolejnych i ostatnich rozdziałów z Księgi Amosa, ona miała tytuł Szukajcie Pana i żyjcie, to zwrócono uwagę, że Bóg jest gotowy pracować nad wszystkimi, ale szczególnie nad narodem swoim, nad Judeą i nad Izraelem. I jak to prorok kończy swoją księgę z tego domu Dawida, już tam nie ma domu, tam zostało co? Chatka tylko mała, prawda? Ale on mówi, ten dom na nowo powstanie, na nowo błogosławieństwa będą przywrócone. Ten naród wszystko otrzyma, co ja zamierzyłem dla tych, którzy za mną idą, jeśli będą mnie szukać z całego serca. I teraz przechodzimy do księgi Jonasza. Jonasz mniej więcej w tym samym czasie występuje, co Amos, mniej więcej. I autor nadał tej księdze, temu studium, wcześniej już podany tytuł Bóg pragnący przebaczać. Komu tutaj na podstawie tej księgi Bóg chce przebaczyć szczególnie? I tutaj znowu mamy do czynienia z rodem pogańskim, tak naprawdę. Mamy Asyrią, tutaj z Asyrią, tak. I chodzi o miasto Niniwę, do której było skierowane poselstwo Asyrii. W tym czasie. Tak. Bóg chce ratować Asyrię. Przez kogo chce ratować? Pomijmy imiona. Przez swój naród. Tak. Przez swój naród. Czy ten naród był wierny wtedy Bogu? No, stroił miny, że tak. No to już powiedzieliśmy sobie, że
postępował obłudnie. Bóg wybiera z Królestwa Północy proroka. Prorok był zawsze reprezentantem Boga wobec ludzi. Ten prorok otrzymuje poselstwo. Czy ten prorok był ideałem, aby zanieść poselstwo ostrzeżenia temu narodowi? No, po przeczytaniu Księgi Jonasza wydawałoby się, że do ideałów nie należał. A wręcz odwrotnie. Wydaje mi się, że był osobą, która z góry lubi osądzać jednak i sama decydować o pewnych rzeczach. I takiego właśnie proroka wybrał jednak Bóg, żeby zaniósł poselstwo. Nie wchodząc w żadne szczegóły jeszcze, ale mamy w podtekście całą księgę proroka. Czy Jonasz znał Boga jako Boga srogiego czy miłosiernego? Zdecydowanie miłosiernego, bo jego postawa była taka... Dziękuję bardzo. Nie uprzedzajmy jeszcze faktów. I Bóg teraz mówi, udasz się do Niniwy. To była długa podróż. Jonasz był w Królestwie Północnym, a więc tam jeszcze do Haranu było kawałek. Później trzeba się było udać dokładnie na wschód i mógł dotrzeć do Niniwy. 500 kilometrów może 600. Kawał drogi. Jonasz, gdy słyszy, że trzeba ratować Niniwczyków, którzy byli postrachem nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów w owym czasie, reaguje na to Boże, na tę Bożą delegację. Co robi? No, udaje się w podróż, tylko w zupełnie innym kierunku. Postanawia i pewnie miał ku temu parę dobrych powodów, że nie pojedzie tam, że nie pójdzie właściwie, czy pojedzie. Tam mógł iść. Iść, nawet, tak. On lubił morze, tak? Tak, tylko wybrał drogę do Tarszyszu. Do Tarszyszu. Tarszysz jest położony w stosunku do miejsca, gdzie był Jonasz, na północny zachód, a Niniwa jest dokładnie północny wschód. W zasadzie nawet wschód, tylko że do Haranu na północ trzeba było iść i dopiero do Niniwy. Wykosztował się, nie wiem, czy były jakieś okazje tam, że wcześniej wykupiony bilet był tańszy, ale zakupił sobie bilet, wsiadł na ten statek, no i płynął. Czy Bóg wiedział, gdzie jest Jonasz? Zanim tam wsiadł, to wiedział. Dlaczego nie zablokował tego, że wsiadł? Pan Bóg jest tak cierpliwy, ja go podziwiam. W ogóle o Bogu Starego Testamentu mówi się, że jest Bogiem krwawym. A pomija się tak wiele historii, które mówi wyraźnie, między innymi Księga Jonasza, jak dobry jest dla człowieka, jak łaskawy, litościwy. I owszem, często taką twardą ręką musi prowadzić, tak jak Jonasza, o czym wiemy, co się z nim stało. Wszyscy, łącznie z cały pokład, kapitan przychodzi do niego, co ty robisz? Śpisz? Jak my się topimy, my toniemy, jak huragan był, sztorm taki. A więc już ty, którzy nie czytali nigdy Księgi Jonasza, poinformowaliśmy, że rozpętała się burza. Huragan i to taki, który wytrawnym żeglarzom zagrażał utratą nie tylko mienia, ale życia. Co w takiej sytuacji ci niewierzący ludzie, powiedzielibyśmy pogańska załoga, jak się zachowuje? Modli się. Ciekawe. Do kogo się modlili? Do swojego Boga. A więc tak jak rozumiał Boga, cenił tego Boga i wiedział, że powinien zwrócić się do Niego, bo jest źle. Jak się zachował Jonasz? Poszedł na dół statku i spał. Twardo spał. Jak mógł? Twardo w tym sensie, że udawał, że śpi.
Ja wracając jeszcze do tego pytania wcześniejszego troszeczkę, chciałam powiedzieć, że myślę, że gdyby Pan Bóg nie dopuścił do tego, że Jonasz wsiądzie na ten statek, musiałby się mu jeszcze dużo natłumaczyć. I nie wiem, z jakim skutkiem wtedy i z jakim przekonaniem Jonasz wróciłby do tej Niniwy i głosił to poselstwo, które miał ogłosić. Po tym doświadczeniu, które przeżył na statku, myślę, że jego zmiana postawy była znacznie, znacznie gwałtowna i myślę, tak dogłębna, że poselstwo, które później głosił, miało moc. Dziękuję bardzo. A wracając, no Jonasz rzeczywiście udał się, jak nam sprawozdaje tutaj Biblia, udał się na dół statku i spał. Czy wierzył tak mocno, że Bóg jednak ma nad nim pieczę i czuwa? Myślę, że mogło tak być. Czyli nacisnął poduszkę na głowę, mówi, niech się robi co chce. Co chce. Ale ja tam nie pójdę. Dlaczego tam nie pójdę? To jest bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek chyba wszyscy czytelnicy owej księgi sobie je zadają. Naród, do którego miał iść ogłosić owe poselstwo, owe ostrzeżenie o zagładzie, był znany z tego, że łamał przy wozach, miał przykręcone różne takie ostre elementy, które jak podjeżdżał do drugiego wozu, wywracał go, niszczył, deptał, miażdżył. No taki nietuzinkowy naród, a on ma tu iść do nich i głosić im zagładę, a jeszcze usłuchają, Bóg się nad nimi ulituje i zagłady nie będzie. No i jego plan legnie w gruzach, a nie był im przychylny, co trzeba zauważyć. No dla proroka wypowiedzieć proroctwo, które się nie spełni, to może wskazywać, że to fałszywy prorok. A może o to chodziło Jonaszowi. Dobrze, zostawmy tę opinię o Jonaszu już i jego zachowaniu. No bo można byłoby wysunąć na podstawie tego, co na końcu tej księgi czytamy o Jonaszu. Na podstawie jego słów. Tak, na podstawie jego słów, które zostały zapisane, że zdając sobie sprawę, że Pan Bóg jest miłosierny i łaskawy, to jednak ma szansę ten naród asyryjski się nawrócić w Niniwie. I że Bóg uratuje tych, na których on chciałby, żeby spadła zasłużona według niego kara. Czy Pismo Święte mówi nam o takich przypadkach, że Bóg wypowiada jakieś słowa prorocze odnośnie człowieka czy narodu i one się nie spełniają? I jest wszystko w porządku wtedy i z prorokiem, i z Bogiem, tylko zmieniły się warunki i dlatego one się nie spełniły? Czy ktoś mógłby otworzyć z was tekst z Jeremiasza, 18 rozdział, i tam stosowne teksty? Proszę bardzo, od wiersza 7 może. Już 6, 7. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak gancarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garcarza, tak i wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożą narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wytracę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi królewskiemu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Czy zauważamy warunkowość proroctw, które wypowiada Bóg? On je wypowiada zawsze stosownie do okoliczności istniejących. Jeżeli te okoliczności się zmienią, to wtedy zupełnie inaczej wypełni się to proroctwo. Bóg zawsze chce ratować człowieka. I chociaż Jeremiasz, który napisał te przez Kasię przeczytane słowa, żył ponad 100 lat później i prorokował, to ta zasada jest znana w całym Piśmie Świętym i Jonasz musiał ją znać. Na tej zasadzie, że jeżeli by Asyryjczycy zareagowali, tak jak zresztą zareagowali, to wtedy Bóg
oszczędzi ten naród. Oszczędzi naród, który przysparzał tyle trosk, tyle kłopotów, tyle problemów. Czy nie było politycznie słuszne, żeby im tego nie powiedzieć, żeby się nie nawrócili i zginęli? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Według Jonasza w każdym razie. A według Boga? Żałuję każdego człowieka. I to jest naprawdę piękne, jakiego możemy Boga tu w tej historii zobaczyć. Litościwego, dobrego, cierpliwego. I nie tylko dla samych Asyryjczyków, ale przede wszystkim dla Jonasza. Mhm. Ja chciałbym, Leszku, żebyś przeczytał tekst z Psalmu 139. Pierwsze 12 tekstów. Słuchajmy się bardzo uważnie. Tu jest mowa o tym, jak Bóg traktuje pojedynczego człowieka, a więc każdego z nas. Nieważne, jaką mamy przeszłość, nieważne, czy ona była pozytywna, czy negatywna, On to wszystko wie, jest tego świadomy i stosownie do naszych potrzeb będzie sterował jak gdyby okolicznościami. Jeżeli zechcemy pozwolić Mu zasiąść za sterem naszego życia, to wtedy będziemy bezpieczni. Proszę, Leszku, przeczytaj nam te słowa. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Dziękuję bardzo. Jonasz właśnie wszedł w takie doświadczenie. Już wspomniane tu było, że gdy żeglarze dowiedzieli się, że on wierzy w Boga, i to jakiego Boga? Jak go Jonasz przedstawił? Jako Boga Stworzyciela. Stwórca nieba i ziemi i wód. Morza. Wszystkiego. Morza. A więc oni nie mieli wątpliwości najmniejszej, że ta jedna modlitwa na tym statku powinna być wzniesiona do tego Boga. Mówią, jak ty, Hebrajczyk, możesz nas narażać na takie niebezpieczeństwa? Powiedz nam, co teraz robić. I Jonasz co? Kazał się wyrzucić, ale zobaczcie, jaki twardy. Ja po prostu nie wiem, to jest naprawdę ludzie i to prorocy, jak tu się okazuje, naprawdę potrafią być tak twardego karku. Kazał się wyrzucić. Przecież mógłby ich poprosić o to, zawróćcie mnie, odwieźcie mnie z powrotem, ja pójdę z poselstwem. To nie, kazał się wyrzucić. Przecież byliby gotowi to uczynić. Bo wcześniej czytamy, że wyrzucili zbędny balast, czyli wszystko, co mieli, a to nie były rzeczy niepotrzebne, tylko że ratować własne życie, to usuwali wszystkie elementy ze statku. To gdyby ich poprosił, odwieźcie mnie z powrotem, uczyniłby to. A kazał co zrobić? Wolę zginąć, ale do Niniwy nie pójdę. Dopiero... Wobec tego... Ale ja bym się tak do końca tutaj nie zgodził. Proszę bardzo. Bo zdawał sobie sprawę z tego, że jego bytność na tym statku powoduje to, że to nieszczęście dla tych wszystkich, którzy są na tym statku. Więc jeżeli pozbędą się mnie, to uratuję życie tych ludzi, z którymi jestem. Dużo szlachetności w tym, tak? Ale znowu ludzkie rozwiązania. On nie widzi innego rozwiązania. Tylko to, co przyszło mu do głowy. Szlachetne zachowanie. Zawiniłem do wody. No, Bóg czasem ma poczucie humoru. Mówi, jak lubisz pływać, to może w łodzi podwodnej chciałbyś popływać trochę. I Bóg przygotowuje co? Wielką rybę.
wielką rybę. W niektórych przekładach tam jest powiedziane wieloryb. I ci, którzy uważnie czytają, mówią, o, wieloryb nie mógł połknąć człowieka. Przełyk ma tak wąski, że to jest niemożliwe. Ale oryginał nie mówi wcale o wielorybie, mówi o wielkiej rybie, którą Pan przygotował. I Jonasz wtedy w tej rybie daje świadectwo temu, co czytaliśmy w psalmie 139. Pamiętacie ten hymn, ten psalm Jonasza, skomponowany w brzuchu wielkiej ryby? Może na niektóre elementy chcielibyście zwrócić uwagę? No jest tu te teksty, które tutaj napisał Jonasz, ten jego hymn, to bardzo mi przypomina inne doświadczenie wielkie Izraela, które miało nad Morzem Czerwonym miejsce. Prawda? Było to ogromne, mocne doświadczenie i oni zaśpiewali tam pieśń. I tutaj podobnie Jonasz, to jest jedyny tekst taki wierszem pisany, była to być może nawet pieśń, którą Jonasz napisał, nie? To jest jego modlitwa, to jest jego hymn. Oczywiście on jest spisany później, bo tam nie miał chyba ani inkaustu, ani rylca, żeby to spisać, ale to w głowie jego, to przeżycie spowodowało, że taką modlitwę wznosi do Boga. I Bóg powoduje, tak jak ta ryba się pojawiła i w jej wnętrzności zniknął Jonasz, tak teraz ryba podpływa pod brzeg i nie, ktoś powiedział, zdegustowana takim prorokiem, wypluwa go. Mówi, mam cię dość. Ale to humorystycznie ktoś powiedział. Ale Bóg transportuje Jonasza jak najbliżej tam, tego wschodnio-północnego narożnika Morza Śródziemnego. Tam będzie miał jak najbliżej już do Niniwy. Ma bliżej niż ze swojego domu. A więc Bóg mu pomaga w tym, żeby poszedł. I Jonasz ślubuje, że pójdzie. No i poszedł. Ile było mieszkańców Niniwy? 120 tysięcy. 120 tysięcy ludzi. Jonasz im mówi, zostało wam 40 dni. No te 40 dni od czasu głoszenia one się liczyły. A więc wypowiada, za 40 dni będzie tutaj jedna wielka ruina, jedno rumowisko, jak Warszawa po bombardowaniu. Ale najpierw rozmawia z Bogiem. Panie Boże, ale gdyby tak było inaczej, Ty wiesz, co mną powodowało, że nie chciałem tu iść, że Ty zmienisz zdanie. Bóg zdania nie zmienia. Bóg zawsze chce błogosławić. I Bóg chciał błogosławić Asyryjczyków. Chciał, żeby naród izraelski, jego prorok, przyszedł nie z nienawiścią, nie z pretensjami do tego narodu, ale przyszedł z głosem otrzeźwienia, a reszty dokona już Bóg. Jonasz lokuje się na miejscu widokowym i obserwuje, co się będzie działo. Bóg mu jeszcze przygotowuje warunki bytowania. To są tereny dobrze nasłonecznione, a więc spiekota musiała być niesamowita. Bóg tak jak rybę przygotował dla Jonasza, a żeby pomóc prorokowi, tak teraz taki krzew bujny, piękny, zacieniający wyrasta koło Jonasza. Jonasz powiedział, och, dobrze wybrałem to miejsce, bo gdybym gdzie indziej usiadł, to byłoby źle, ale dobrze, że tutaj to jest. Popatrzmy, nieraz się nie orientujemy, jak Bóg nami się interesuje, jak Bóg pragnie nam błogosławić, jak Bóg pragnie nas uczyć. I tam rozmawiają o tym, gdy ten krzew nazajutrz usycha, na drugi dzień. I ona zaczyna narzekać. Czy też macie tę tendencję narzekać wtedy, gdy najlepsze warunki załamały się, może i pogodowe, i chcielibyśmy, bo planowaliśmy sobie coś innego, żeby było inaczej? Czy jesteśmy skłonni do tego?
Ja sądzę, że nasi słuchacze, którzy nas obserwują, mogą również zadać sobie to pytanie. Jonasz bardzo narzeka i Bóg rozmawia z nim, bo minął 40 dzień i to miasto nie zginęło. Prorok wypowiedział słowa, miasto się nawróciło, tam od króla do zwierząt albo od zwierząt do króla. To znaczy ta kolejność. Poruszenie ogólne, prawda? Wszyscy usłuchali proroctwa proroka, który przyszedł z narodu, o którym też było głośno, że mają innego Boga. Miasto będzie uratowane. Jonasz powinien powiedzieć, Panie Boże, no ubyło mi chyba na autorytecie, a więc skoro do tego doprowadziłeś, to jakoś zbuduj mi ten autorytet, bo ja chcę stąd wyjść z twarzą. Tak się zachowuje Jonasz? Nie, obraża się. Absolutnie. Ma pretensje do wszystkich. Dlaczego? Bo jego słowo przestało się liczyć. Jego honor uległ wypadkowi. I teraz Bóg rozmawia z Jonaszem. Jak się wam wydaje, teraz gdybyśmy mieli wyciągnąć główną myśl z tego, co się stało? Kasia już tutaj rozpoczęła, jaki Bóg mógł mieć plan, gdy tę rybę przysłał, gdy tę burzę najpierw dopuścił, że nastąpiła. Ale później ten krzew, później uschnięcie tego krzewu, później rozmowa z prorokiem. Do czego to wszystko prowadziło? Do czego mogło prowadzić? Bóg chciał przez ten krzew pokazać Jonaszowi, jakie jest jego podejście i postępowanie z narodem, do którego wysłał go z poselstwem, że powinien mieć inny stosunek do tego. Ciekawe jest, co Bóg powiedział Jonaszowi odnośnie tego krzewu, że oto nie pracował nad nim, nie sadził, nie plewił czy coś tam, nie dbał o to, żeby on takie urosł. On po prostu takie urosł i cieszył się z tego, a teraz, kiedy uschło, też nie z jego woli, to miał z tym problem już. Już miał wielki żal i to nawet na śmierć, jak mówił. Dlaczego to wszystko, całe to, niektórzy powiedzieliby, przedstawienie? Po co? Asyria uwierzyła i skończyło się. Czy Bóg chciał ratować Jonasza od zguby? No myślę, że, na to, że tak. Tak, ja myślę, że to był też cel. Bogu zależy na naszej dobrowolnym oddaniu, na naszej zmianie umysłu. Mówimy często serca, tak? Ale w sensie myślimy pewnie tutaj o umyśle, bo zmiana zachodzi w naszym umyśle pewnym. Pewne zmiany zachodzą i na tym zależało bardzo Bogu. Żeby Jonasz w końcu dostrzegł nie tylko to, że inne narody gdzieś tam grzeszą, są złe, ale my również, tak? Ja jestem grzeszny. Ja, Jonasz, też nie jestem bez winy. I ja też potrzebuję tej łaski od Boga. Czy postawa człowieka, gdy Bóg pyta, to dobrze, że ty taką postawę masz? Odpowiada buńczuk, nie. Oczywiście, to jest jedyna słuszna postawa. Czy słusznie się gniewasz? On mówi, słusznie, aż na śmierć. No taki gniew tylko na śmierć, do śmierci może doprowadzić. Jak to jest z nami, gdy ludziom innym się powodzi, albo ludzie nawet nie znający Boga, idziemy do nich, rozmawiamy i są pełni podziwu i dla wiedzy naszej o Bogu, i dlatego, że my możemy z tych błogosławień skorzystać. Zaczynają korzystać, a nam w domu zaczyna się walić wszystko. Jak się wtedy zachowujemy? Zwróćmy uwagę, że Księga Jonasza nie ma kropki nad i na końcu. Nie ma zakończonej całej tej sceny. My nie wiemy, czy Jonasz przestał żałować i zaczął się cieszyć. My wiemy, że Niniwa była ocalona. Jonasz występuje mniej więcej 790-80 rok przed naszą erą. Niniwa dopiero później będzie zniszczona. To będzie dopiero 612 rok. A więc popatrzmy, ponad 150 lat. Coś w tym narodzie zostało.
Oni jeszcze zawojowali później plemiona izraelskie, ale ich już Bóg wysłał jako swoje sługi, ażeby wziąć do trudnej szkoły przetrwania swój naród izraelski. Podobnie jak później jeszcze wezwał Babilończyków, aby Judę wzięli i przeprowadzili przez szkołę wdzięczności za to, co Bóg dla nich gotował i aby uratować niektórych. Dlaczego my żyjemy? Dlaczego historia naszego życia jest nadal jeszcze otwarta? Czy Bóg czeka na nas? Zrewidujmy swoje wnętrze. Pomyślmy, czy Bóg może się nami posłużyć i wykorzystać nas jako swoje instrumenty, swoje narzędzia w niesieniu innym ludziom Ewangelii i jak powinniśmy się zachowywać, gdy ci ludzie reagują na głos Boży. Trudno byłoby sobie wyobrazić człowieka, który obraził się na Boga, dlatego że jakiś pijak nawrócił się. A jednak to jest w naturze ludzkiej. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy z tymi myślami rozpoczynali kolejny tydzień, gdy już dzisiaj zajdzie słońce. Rozpoczynali z Bogiem i obserwowali Jego prowadzenie. Obserwowali to wszystko, co się wokoło nas dzieje. A was, drodzy współuczestnicy tego rozważania, bo przecież wasze myślenie było również intensywne, na pewno mielibyście wiele do dodania, wiele może innych myśli byście wyeksponowali w tym studium. Zapraszam na kolejne studium, które w oparciu o proroctwo innego proroka, który nazywał się Micheasz, przybliży nam zagadnienie szczególnego ludu Bożego. Szczególny lud Boży jest tytuł kolejnej lekcji, którą za tydzień będziemy rozważali. Dziękujemy za wasz udział. Chcemy podziękować Bogu również i w modlitwie za to, co dzisiaj mogliśmy zrozumieć z Jego słowa. Boże, pełen łaskawości i miłosierdzia dla nas, grzeszników, Ty, Panie, masz cierpliwość do każdego z nas, choć czasami wydaje nam się, że jest z nami wszystko okej, to Ty pokazujesz, że poprzez swoje działania, że to nie zawsze tak jest w naszym życiu i że ratujesz nas. W Księdze Jonasza mogliśmy zobaczyć, że Ty ratujesz nas poprzez to, że On ratował tych mieszkańców Niniwy. Tak samo Ty możesz ratować nas poprzez to, że będziemy ratować innych. Ty, Panie, pokazałeś w tej księdze tak wiele o sobie, o tym, jak jesteś miłosiernym Bogiem. Tak wielu ludzi uważa, że różnisz się od, że w Starym Testamencie Boże, Ty nie okazujesz swego serca i miłosierdzia, że to dopiero w Nowym Testamencie tak czynisz. A Ty czyniłeś tak zawsze, od początku, kiedy człowiek tylko zgrzeszył, kiedy Adam i Ewa nie zginęli, ale dałeś im szansę na to, by mogli zmieniać swoje życie i dałeś też syna swego, aby mogli żyć. W Twoje ręce się więc polecamy. Ty, Panie, pokazuj nam nasze ukryte błędy, te, które nie uświadamiamy sobie. Pokazuj nam to, kiedy się oszukujemy. Prowadź właściwą drogą i kieruj nas ku sobie. W Twoje ręce się polecamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.